Zabranie głosu proszę do Stefan Podmogaski. Witam serdecznie. Chciałbym się na początek wytłumaczyć, dlaczego nie będę z członkiem rządu ze swojej przy ministrze sprawiedliwości i przez całą tą wypowiedź, przez jedną, drugą i trzecią wypowiedź cały czas się uśmiecham pod nosem, z tego względu, że funkcjonuję w kilku organizacjach pozarządowych, między innymi wspieram silnie taką organizację, która się nazywa Fundacja E-Państwo. Być może znacie Państwo produkt takiej fundacji, tej fundacji. Jest to serwis Sejmoment. My tam śledzimy sobie proces legislacyjny na poziomie Sejmu. I chcielibyśmy również, jako fundacja, która realizuje cele statutowe, jakim jest szerzenie demokracji, budowanie społeczeństwa informacyjnego, zwiększanie dostępu do informacji publicznej, chcieliśmy zrobić również serwis internetowy z orzecznictwem Sądu Najwyższego. Złożyliśmy wnioski, złożyliśmy nie jeden wniosek, kilka wniosków przez kilka miesięcy, przez cały rok zeszły, prowadziliśmy spór z Sądem Najwyższym. Wreszcie uzyskaliśmy decyzję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, z której wynika, to jest wprost napisane właściwie, że orzeczenia sądów właściwie nie zawierają żadnej informacji publicznej. Więc tym bardziej cieszę się, za każdym razem myślę, że to złotymi zgłoskami powinno być jakby podkreślone, to co pan minister tutaj powiedział, że orzeczenia sądów są informacją publiczną, jak najbardziej. Są informacją publiczną. My oczywiście zrobiliśmy troszeczkę tak, że postawiliśmy w lekkim kłopocie pana prezesa Sądu Najwyższego, bo żeby nie było tak, że my domagamy się tylko jakiegoś konkretnego orzeczenia, a więc domagamy się, chcę ktoś mi powiedzieć, domagamy się informacji przetworzonej, a ta wymaga wykazania szczególnego interesu publicznego, no to pomyśleliśmy, nie będziemy domagać się konkretnych orzeczeń, wybranych orzeczeń, tylko poprosiliśmy od razu o wszystkie. Tak? Poprosiliśmy o wszystkie orzeczenia od 2000 roku, żeby nam Sąd Najwyższy przekazał. No i oczywiście Sąd Najwyższy podjął pewne działania dotyczące anonimizacji orzeczeń. Nareszcie liczymy na to, że też Sąd Najwyższy włączy się do tego dzieła, które tutaj Państwo mogliście przed chwilą poznać. Ja ze swojej strony muszę powiedzieć do tyle. Ważne jest to, znaczy anonimizacja jest bardzo ważna, ale ważne jest też to, żeby anonimizacja nie była zbyt duża. Dzisiaj, jeżeli sięgniemy do orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, które znajdują się w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądu, tego właśnie sądu, to zobaczycie Państwo, że tam na przykład anonimizuje się również organy państwowe albo miasta, w których dany organ funkcjonuje. Z perspektywy organizacji pozarządowej, z perspektywy obywatela, który mógłby te wszystkie dane przetwarzać w taki sposób, żeby wyciągnął z tego wnioski dotyczące działania państwa, a więc realizując społeczną kontrolę nad państwem, dla mnie jest istotne, jakie wyroki przeciwko jakim organom administracji publicznej zapadały. Także nie tylko, moim zdaniem, nie powinno być tylko tak, że skład orzekający nie jest anonimizowany, ale również nie powinny być anonimizowane te podmioty, które tak naprawdę nie korzystają z prawa do prywatności, a są na przykład organami. Sąd Najwyższy nam napisał w decyzji, że właściwie w decyzji napisał takie podsumowanie ostatnio wydanym tego procesu anonimizacji, tego jak oni też tam o tym myślą. Tam napisał, że to głównie dziennikarze będą ciekawscy. Pamiętam, w sensie nie tyle tymi słowami, co parafrazuję, przepraszam. Że to głównie zainteresowanie mediów powoduje, że te orzeczenia są tematem dla ludzi. Aczkolwiek właśnie to jest bardzo ważne. Przekonując, wspierając Ministerstwo Gospodarki w procesie takim better regulation, lepsze prawo. Tam przekonywałem ich do tego, że trzeba się dogadać z Ministerstwem Sprawiedliwości, ponieważ orzecznictwo będzie tym elementem, który pozwoli wykonywać ocenę skutków regulacji ex post. Czyli sprawdzić, co tak naprawdę z daną ustawą się dzieje po jakimś czasie. Rzecznika Praw Obywatelskich przekonywałem do tego, że temat jest ważny, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich też ma taką możliwość, żeby interweniować w sytuacji, kiedy orzecznictwo jest niejednolite. Teraz nareszcie będzie miał narzędzia, jeżeli ten portal orzeczeń rozleje się po całej Polsce i będzie rzeczywiście dotyczył apelacji, okręgów, również rejonów, to nareszcie będzie narzędzie do tego, żeby taką kontrolę również instytucjonalną w tym obszarze zrobić. A my, obywatele, będziemy po prostu te informacje, obywatele, również organizacje pozarządowe, ale również przedsiębiorcy, tak, również biznes, będziemy te informacje pobierać i ponownie je wykorzystywać zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Będziemy na tym budować nowe produkty. Zachęcam Państwa do przyglądania się temu.
później teraz w seriometrze właśnie testujemy RSS-y. Możecie, będziecie Państwo za chwilę mogli dostać informację, że to w Sejmu wpłynął nowy projekt ustawy. A dlaczego nie możecie dostać na przykład takim RSS-em informacji albo SMS-em, że on to został we Wrocławiu akurat teraz, ale za chwilę może jeszcze w innych apelacjach, okręgach czy rejonach zapadł wyrok, który dotyczy dokładnie sprawy, którą Wy się interesujecie. Taka jest ta koncepcja, mam nadzieję. I taką koncepcję, jako obywatel zwykły, nie należący do rządu, w żadnym razie, no ale wspiera, tak? Teraz chcielibyśmy jeszcze Państwa zaprezentować.